Do matury z historii sztuki w tym roku został już tylko równo tydzień. 7 dni. Tyle dzielicie od tego, że będzie już po wszystkim. Matura z historii sztuki to jest dodatkowy przedmiot, który zapewne wylądował w Twojej deklaracji, żeby podbić Twoją punktację w rekrutacji na wymarzone studia. No i teraz zostało tyle czasu, żeby jeszcze jak najbardziej wypompować ten wynik i podnieść go możliwie jak najwyżej. Ale pytacie się mnie, jak to zrobić? W co zainwestować ten czas, te 7 dni, żeby ta praca przyniosła możliwie jak najlepsze efekty? Dlatego stworzyłam dla Ciebie plan awaryjny. Zapraszam na odcinek. Na początku chcę od razu zaznaczyć, że ten odcinek będzie totalnie krótki, konkretny, bez owijania w bawełnę i dostaniesz ode mnie dokładnie te same rady, które dostali ode mnie moi kursanci. Jak pewnie wiesz, w zeszłym tygodniu poprowadziłam kurs ratunkowy Sztafeta Maturalna, czyli kurs totalnie przyspieszony, który powtarzał wszystkie najważniejsze basici do matury z historii sztuki z 8 epok w 8 godzin. I tam właśnie opowiedziałam o tym, w jaki sposób po sztafecie pracować dalej z materiałami, które po sztafecie zostają dla kursantów. I dzisiaj też podzielę się tymi tipami z Tobą. Tip numer 1. To przede wszystkim mamy dokładnie tyle czasu, ile jest epok. Od dzisiaj zostało 7 dni, mamy 7 epok do matury z historii sztuki, nie licząc prehistorii, bo zakładam, że powtórzysz ją w 15 minut. Przynajmniej tak może być ze sztafetą maturalną. Więc liczymy od starożytności. Dzisiaj powtarzasz starożytność, w czwartek powtarzasz średniowiecze, piątek lecisz renesans, manieryzm, potem sobota lecisz barok z rokokiem, dalej lecisz klasycyzm, romantyzm w niedzielę, w poniedziałek powtarzasz XIX wiek, a we wtorek na dzień przed maturą na świeżo jeszcze raz wiek XX i masz wszystko powtórzone. Teraz jak to zrobić, Kasia, oczywiście, żeby codziennie dać radę powtórzyć jedną epokę? Przede wszystkim skupić się na tym, co jest najważniejsze i to jest tip numer 2. Czyli w momencie, kiedy powtarzasz ze sztafetą maturalną, masz około godzinne nagranie na każdą epokę. To jest bardzo proste. Musisz je najpierw obejrzeć jeszcze raz najlepiej, potem pracować z prezentacjami, z materiałami, które masz z kursu. Tam zobaczysz, że są przecież wylistowane dla Ciebie najważniejsze dzieła sztuki, najważniejsi artyści. Masz więc gotowy materiał, nie musisz powtarzać 1000 fiszek jednego dnia, tylko powtarzasz total minimum, to co jest najważniejsze i skupiasz się przede wszystkim na tym. Dodatkowo robisz każdego dnia 3 dodatkowe analizy. W sztafecie dostajesz też takie modelowe przykłady, więc dla Ciebie to będzie bardzo proste, bo tylko musisz wziąć konkretne inne na przykład rzeźby, obrazy czy jakieś budynki z danej epoki, podstawić je pod wzór i zobaczyć na przykład, że te cechy cały czas działają. Albo zobaczyć i pokombinować, jakie jeszcze inne cechy mogę tutaj wymyślić. Następnie jako kolejny element powtarzasz terminologię, którą ja też w sztafecie dla Ciebie wylistowałam, więc masz do zrobienia naprawdę niewiele, a przede wszystkim te najtrudniejsze punkty były też omówione na wideo, więc masz je od razu gotowe i wyjaśnione. Punkt następny, który musisz codziennie przerobić z każdej jednej epoki, to zajrzenie do zadań z matur, które były już w poprzednich latach na maturze z historii sztuki. Ja zrobiłam to w sztafecie za Ciebie, więc nie musisz tego szukać po 10-50 arkuszach. Wszystko razem z odpowiedziami znajduje się w prezentacjach, więc możesz siadać i po prostu zrobić to w 15 minut. I wreszcie ostatni punkt i ostatni tip ode mnie, nad czym warto w codziennym planie nad każdą jedną epoką pracować, to wypracowanie oczywiście, bo ono da Ci aż 1/3 punktów na maturze. Tutaj bierzesz po prostu stare arkusze i przerabiasz codziennie 2 tematy i piszesz do nich konspekty. To, co powinno się znaleźć w takim wypracowaniu, wiesz dokładnie, bo w sztafecie masz ode mnie w gratisie gotowy schemat takiego wypracowania, plus oczywiście taki idealny przykład, jak wygląda modelowo napisane wypracowanie i to nie przez jakąś sztuczną inteligencję, tylko przez żywą uczennicę z mojego jednego kursu, która napisała taką pracę na 20/20 i ta ocena nie jest wyssana z palca, tylko jest to ocena egzaminu, która współpracuje z Artflickiem. Masz więc gotowy schemat, w jaki sposób Ty masz pracować, czego szukać, ile czego musi być, żeby nie stracić punktów i masz też gotowy przykład, który pokaże Ci, że to jest totalnie na Twoje możliwości i jesteś w stanie zrobić to na maturze 22 maja, również Ty samodzielnie. Podsumowując ten odcinek, codziennie pracujesz nad jedną epoką. Żeby było szybciej, oglądasz codziennie godzinne nagranie sztafety maturalnej,
Po niej sięgasz do prezentacji z kursu i przerabiasz najważniejsze dzieła, które musisz powtórzyć z tej epoki do matury. One są tam dla Ciebie jako gotowiec wyselekcjonowane. Następnie siadasz do terminologii, czyli rozwiązujesz od 5 do 15 najważniejszych terminów z każdej epoki codziennie. Dalej analizy dzieła sztuki, powtarzasz sobie te modelowe, które masz ode mnie w gotowcu, a następnie robisz 3 przykłady własne. I jako punkt 5 robisz zadania z matur z poprzednich lat, które też dla Ciebie wyselekcjonowałam, więc nie musisz niczego szukać po internecie. I jako punkt 6, ostatni, codziennie piszesz 2 konspekty do 2 wypracowań, które były ostatnio na maturach i masz to idealnie zrobione. No i jak to wszystko powtórzysz, zgodnie z moimi instrukcjami, to nie ma bata. Matura 22 maja pójdzie Ci śpiewająco. Tego właśnie Ci życzę. Będę trzymać za Ciebie mocno kciuki. A jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania o kurs albo o maturę, to zostaw je w komentarzach, a w opisie oczywiście do tego odcinka znajdziesz link do sztafety maturalnej. Pamiętaj, żeby teraz na 7 dni do matury sobie nie utrudniać, tylko ułatwiać, więc wejdź koniecznie na stronę kursu, kup sobie miejscówkę, od razu masz po zakupie dostęp do wszystkich nagrań, więc możesz przerabiać to dokładnie po kolei, tak jak ja powiedziałam, możesz przerabiać to też w swojej własnej kolejności, albo jeżeli jesteś w sytuacji, że do renesansu masz wszystko super zamknięte, a potrzebujesz od baroku pocisnąć mocno, no to po prostu zaczynasz od połowy, nie ma problemu, możesz zacząć tam, gdzie chcesz, w tym momencie, w którym kupujesz kurs, od razu masz dostęp do wszystkiego. Także wszystko będzie dobrze, pamiętaj, poradzisz sobie, jesteś w stanie to zrobić. Nie odpuszczaj teraz, weź te dodatkowe punkty na Twoje studia, tak żeby 22 o 17 móc sobie podziękować, że zrobiło się wszystko, co było w Twojej mocy i że się nie poddałeś, nie poddałaś, nie poddałeś na ostatniej prostej, tylko walczyłeś do końca. W opisie tego odcinka oczywiście znajdziesz link do sztafety maturalnej. Zapraszam Cię serdecznie i pamiętaj, jeżeli jesteś kursantem albo klientem sklepu Artfreaka, to cały czas obowiązuje dla Ciebie dodatkowa zniżka na kurs. A teraz chcę już Ci tylko życzyć powodzenia, trzymam za Ciebie mocno kciuki, na pewno pójdzie Ci świetnie, najlepiej jak możesz, tak napiszesz tą maturę i to wystarczy i to jest ok. Tylko teraz nie odpuszczaj, przyciśnij jeszcze na ostatniej prostej, a zobaczysz, że 22 maja o godzinie 17, jak oddasz arkusz egzaminatorom, to po prostu będziesz w takim momencie, że będzie wdzięczność do samego siebie za tą walkę, a nie za to odpuszczenie, które sobie zafundowałeś na ostatniej prostej i to jest tego warte, żeby sobie móc powiedzieć, że zrobiło się wszystko, co było w naszej mocy. Tego poczucia Ci właśnie życzę, trzymam za Ciebie kciuki, do zobaczenia, pa!